Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Przy drinku rozmawia się łatwiej, a przy dwóch tym bardziej. Dlatego gospodyni programu, jej perfekcyjność, swoich gości zaprasza na intymną rozmowę przy ich ulubionym drinku. Będzie trochę o pracy i karierze, ale przede wszystkim o życiu prywatnym. Co u nich słychać, jak im się powodzi, jakie mają plany, no i dlaczego ten drink jest ich ulubionym. W każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać, zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Ja nie wiem, jak to się dzieje, dobry wieczór, ale jak ostatnio spojrzałem na zegarek, była 21:37, a teraz już jest po 22:00. Czas leci i zapierdala. Tak się to zdarza, ale to we wtorek tak ma być właśnie. I perfekcyjnie zapraszam na drinka, dobry wieczór, witajcie serdecznie, to jest mój program. To jest twój program, ale tak pięknie mogę zacytować? No. Czas leci, zapierdala, dlatego gościem dzisiaj Cymbala. Bardzo ładna prawda, powątka. Prawda? O. Sam się przedstawił, słuchajcie, Filip Cymbala jest dzisiaj moim gościem. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Po mojej stronie oczywiście. Ale troszeczkę po mojej również. Ale to to bardziej po mojej. Dobra, no dobra. Jakoś się podzielimy tam. Jasne. Później, po połowie. Filip, który jest aktorem, wokalistą, jak to nazwać? Influencerem. Tak. Influencerem. O tym trochę pogadamy później, dlaczego tak, a nie inaczej. I który postanowił dzisiaj właśnie, no właśnie, nie napić się drinka. Tak. Słuchajcie, bo czekamy, aż nam zagrzeją napoje, bo będzie dla Filipa będzie ciepła herbata. Tak. A dla mnie będzie grzane wino. Tak. To też ciepłe, żeby tak. Było coś takie, żeby było pasujące. Ja, żeby był jakiś wspólny mianownik w tej jest sytuacji. Mianownik, tu, a właściwie to będzie przymiotnik bardziej. Tak, tak. No ale musisz się wytłumaczyć. Muszę się wytłumaczyć. No musisz. To ja może się wytłumaczę w ten sposób, że trzeba powiedzieć, że oczywiście formuła programu nie jest mi obca, bo już parę lat temu jakiś fanizm w związku z sytuacją twojej osoby się we mnie jakby narodził. I pomyślałem sobie, Boże, jaki super pomysł z tym alkoholem, że właśnie jakieś wineczko, że coś, właśnie. Rozmowa, noc, fajnie, super, klei się. Myślę sobie, no może człowiek chciałby być gościem w związku z tym, tak. Na przykład w takim programie, że skoro i ciekawa osoba. I mówię, i po prostu myślę sobie, a że chodziła za mną taka decyzja już dobre parę lat, żeby zrobić sobie takie, no parę miesięcy, może rok totalnego detoksu. No i jakoś nieopatrznie wymyśliłem to w te poprzednie urodziny i tak już właśnie trzeci miesiąc jestem w tym challenge'u dla mnie. Oczywiście nie jest to, tak trochę się śmieję. Dopiero trzeci? Dopiero trzeci, tak. Już dalej gdzieś jesteś. Nie, jestem dopiero w trzecim miesiącu. Jest bardzo spoko, ale nie ukrywam, że takie właśnie, bo dla mnie zawsze alkohol, ja nigdy nie piję sam, nigdy nie wiem, czy mi się zdarzyło parę razy, że na smutno. Raczej alkohol kojarzy mi się z jakąś taką biesiadą, świętowaniem życia, przeżyciem, wiesz. I myślę, że to byłaby świetna okazja. Dlatego może już po prostu umówmy się na kolejne spotkanie gdzieś tam na wysokości sierpnia. I... Bardzo dobrze, dobry pomysł, mi się bardzo podoba. Nie, oczywiście też wiadomo, picie jest też pewną specyficzną jakby decyzją, którą każdy podejmuje lub nie picie alkoholu, tak. Wiadomo. Dlatego ja też nigdy nie namawiam. Natomiast właśnie a propos tego takiego świętowania biesiady, to ja właśnie teraz, zresztą mówiłem ci przed wejściem, że byłam w Zakopanem wakacje, chciałem powiedzieć. Weekend teraz, wakacje to dla mnie właśnie weekend. Mm-hmm. I tak zazdroszczę. Ja sobie też bardzo, bo to pierwszy raz od nie wiem kiedy mi się udało odbywać. I właśnie picia było co nie miara. Po prostu na butelki zamawialiśmy, tam kelnerki się dziwiły, czy damy radę. A myśmy dawali radę oczywiście, bo po góralsku wiesz, się do tego mnóstwo... Ty jesteś wege? Nie. Nie. Mnóstwo mięśliwa do tego, takim... Nie. Aż, no tak, wiesz, aż tak mnie nie poniosło. Aż tak ci odpierdolę, no wiesz, no, tak ma jest. Nie, pozdrawiam zresztą mojego przyjaciela Bonka. A ja wielu swoich. Który teraz jest nie dość, że wege, nie pije, nie pali, kawę odrzucił i herbatę nawet. Jezus, to ja zamiast za to, że nie piję wina, piję 5 kaw. Więc też się muszę uspokoić. Kawa jest super. No, kawa jest super. No. Też nie piłem 4 lata kiedyś. No ale znowu zacząłem. I pijesz kawy z jakiegoś też powodu takiego? Wiesz, to z takiego, że ja w ogóle prawie nie śpię. W sensie ja bardzo, moje godziny takie naprawdę, że tak spoko zasypiam, to jest taka druga, trzecia. O. I to jest mój basic. I jak się już zrobiło tak, że już prawie nie spałem i zacząłem po kolei wykluczać różne rzeczy, no to rzeczywiście została mi ta kawa i mówię, dobra, pożegnam się z nią, zacząłem pić zieloną herbatę, ale jednak potem mi się przypomniało po 4 latach, jak w Londynie ktoś mnie poczęstował łykiem kawy i mi się przypomniało, że jednak kawa to jest dorosłość, że jednak nie bez powodu umawiamy się na kawki, a nie na herbatki. Dorosłość. I po prostu, ale piękne skojarzenie. Takie mam skojarzenia, słuchaj. Dobrze, bo dzieciom kawy się nie daje, chociaż ja nie... W Brazylii się daje podobno, tak? No.
w Polsce nie. Trafiliśmy do złego kraju. Mhm. A czy piłeś na przykład jakąś taką inkę? Jakąś taką zmuszą? Nie, wiesz co, pamiętam z dzieciństwa, ktoś chyba raz mi próbował wcisnąć inkę, albo w jakieś, nie, w ogóle nie moja bajka. A ja z kolei brałem, wiesz, siadam wtedy właśnie przy stole z dorosłymi. A, dobra. Dzieci biegały, a ja, wiesz, dorosłym przy stole. Też przy kawce. Przy kawce, żeby nie było, wiesz, też można jasne, było. Jasne, jasne. Nie podpijałem alkoholu za to rodzicom, ani, ja z kolei nie pijam alkoholu aż do 18 roku życia, ani, ani łyka, więc... Wiesz, teraz to... nadrabiasz? Tak, nie ukrywam, że lubię. Rozumiem. Nie ukrywam, że lubię. Też czasami niektórzy się dziwią a propos tego, że zaczęłam tyć. Ja właśnie mówię, no to nie wynika z tego, że jem więcej, tylko co innego. Dieta płynna. Płynna dieta. Chociaż niektórzy twierdzą, Lady Gaga kiedyś mówiła, że była tylko na takiej diecie, że tylko piła, więc... A. No i gdzie jest? Proszę bardzo. Czyli, muszę zarzucić ten challenge w takim razie. Moja rówieśniczka na szczycie, a ja w ogóle, wiesz... Przestaniemy jeść, słuchaj, po prostu będziemy tylko pić. To jest dobry pomysł. Wyobrażam sobie to. No właśnie, ale też wśród aktorów to jest rzadkość, nie? Tam się jednak trochę się pije środowisko. Tak, 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 tak. I wiesz, właśnie w związku z tym też trochę mam takie poczucie, że wiesz, powiedziałem, że alkohol jest dla mnie czymś socjalnym, czyli rzeczywiście ze świętowaniem mi się to kojarzy, ale jak się domyślasz, w mojej branży, w ogóle w szeroko pojętej artystycznej branży, tych okazji jest miliony, bo ktoś, wiesz, świętuje rocznicę, a ktoś właśnie się rozstał, a ktoś ma rocznicę rozstania, a ktoś obronił doktorat, a ktoś ma teraz świetną rolę, a ktoś po raz kolejny nie dostał roli i tak dalej, więc jakby wiesz, okazji absolutnie nie brakuje. Premiery, raut, dokładnie, wiesz, no, a że ja tak czuję, że muszę sobie, wiesz, że potrzebuję w życiu pewnych... pewnych ram, ale właśnie w takich kwestiach, nie, żeby mnie nie poniosło, to stwierdziłem, że właśnie, żeby mnie nie poniosło, to będę sobie co jakiś czas takie, wiesz, challenge robił i spoko. I uważam, że to jest fajne, a zwłaszcza, że teraz jest taki czas w moim życiu, że się dość dużo dzieje nowych rzeczy. Okay. I pomyślałem sobie, że to się może fajnie skleić z tym, żeby być, jakkolwiek to brzmi, obecnym i wiesz, przeżywać. Wiesz, to doskonale rozumiem, bo kiedyś jak jeszcze organizowałem parad równości, to w miesiąc przed zawsze nie piłem też alkoholu, bo był taki zapierdol, że po prostu nie dało rady robić jednego i drugiego. I po prostu, ale dzień po paradzie z kolei to już była taka właśnie ten moment świętowania. Właśnie, a propos twojego bycia aktorem, zastanawiam się, jak na przykład grasz i gdzieś występujesz, albo jedziesz teraz na przykład do Koszalina, jedziesz tak, w weekend. Czy jakieś takie masz wymagania, jak na przykład wygląda twoja garderoba, albo jakieś, że coś tam sobie życzy, że masz, nie wiem, cztery rodzaje kawy na przykład, że mają czekać, albo nie, różowy papier toaletowy. Nie, zupełnie nie. Przede wszystkim dlatego, że to na pewno nie jest jeszcze u mnie ten level i to jest jakby, wiesz, a poza tym wydaje mi się, bo z taką gracją tutaj przeklinasz, więc domniemuję, że ja też mam to przyzwoleństwo, że zaiste. Mogę. Więc myślę, że tak mi już nie odpierdoli, bo jak sobie myślę o tym, że jednak ja próbuję trochę skręcić zawodowo i gdzieś na chwilę to aktorstwo zawiesić, natomiast i wejść w solową historię. Ale wiesz co, no jak się debiutuję w wieku 36 lat, bo ja musiałbym to nazwać debiutem jednak, takiego, wiesz, wyjścia zza roli do, jako ja cymbala, to ja już siebie trochę nie podejrzewam o to, żebym miał mieć jakieś takie odklejki w tę stronę, zwłaszcza, że na przykład jak pracuję w różnych teatrach, to zawsze moimi ulubionymi osobami do rozmowy i takiego, i czuję się z nimi zawsze najbliżej i jest mi cieplej z nimi, to są garderobiane. Wiadomo. Więc wiesz, więc jakby to jest, ja jestem trochę też jak z jakiejś takiej gliny lepiony, że nie sądzę, że jakieś takie, wiesz, historie pod tytułem Dom Perignon i 33 stopnie, wiesz, czy tam ile trzeba. Chyba nie, aczkolwiek, wiesz, będę update'ował, zobaczymy, co się może, a wiesz, bo to też może tak dla zasady, żeby ludzie też zapamiętali cię właśnie. Wiesz, jako tego, który się odkleił. Takie później historie, wiesz, to, pamiętacie, jak ten cymbala zawsze ale wymagał. Tak, wiesz, może chujowo śpiewał, ale miał super wymagania. Miał super wymagania. Naprawdę takich wymagań to nie miał nikt. Zawsze musiał być sneakers przekrojony na pół. Dokładnie, z dupy takie. Którego chciał tylko powąchać i wychodził na scenę, tak. Tak. Ja uważam, że to byłoby mega właśnie. Po tym, wiesz, następnie to ja zawsze na przykład moim, jak gdzieś jeżdżę, robię jakieś rzeczy. Albo ten cymbala to zawsze musi mieć, kurwa, wszystko w garderobie, bo nie wiadomo, na jaki challenge teraz trafimy. Tak, tak. Czego teraz nie, albo nie czy pije, czy nie pije, tak, czy pali, czy nie pali. 30 paczek papierosów. Dokładnie. To akurat byłoby śmieszne. Ja z kolei jak gdzieś mam zawsze w rajderze technicznym tam rzeczy, wiesz, typu jakiej długości kabel do mikrofonu i tak dalej. Jak mówisz tam, jak seda troszkę to robię, ale mam też pisane open bar. To jest techniczne wymóg. Nie, jasne, to jest techniczne. Uważam, że wiesz, no to jest trochę jak paliwo, prawda? Tak, może tak. Czyli jakby, wiesz, pojazd musi być zatankowany. Jak to mówię, piwko to moje paliwko, akurat piwa nie lubię. Ja też, no. Gdybyś był aktorem, to kim byś był? Nie był aktorem, to kim byś był? Gdybym nie był aktorem. No. I nie był tym, kim teraz próbuję być, tak, czyli swoją osobną, artystyczną osobą. W ogóle spoza branży. Tak. Wow. Wiesz, że tak bardzo od zawsze wiedziałem, że to musi być scena. No też teraz zaczynam pisać, więc pewnie będę, wiesz, ale to ciągle jakby się obracamy w tym takim artystycznym poletku, nie? Ale, to chyba byłbym, to nawet może zdecydowanie byłbym psychoterapeutą. O kurczę, tak? Mhm. O.
Ale że tak cię ciągnie do takich rzeczy właśnie? Bardzo, bardzo. I czuję, że coraz bardziej jestem flirtuję też na swoich social mediach i bardzo się bronię, kiedy ktoś próbuje, kiedy ktoś w dobrej wierze komentuje jakiś mój film pod tytułem jesteś moim najlepszym terapeutą, to ja zawsze wtedy komentuję, doceniam komplement, doceniam kierunek, ale nie używajmy tego, ja nie jestem kształconym człowiekiem w tym kierunku i tak dalej. Natomiast no, mam turbo fetysz, jeśli chodzi o ludzi, poznawanie ludzi i to jest jakby moja, wiesz, ludzie i jakaś taka rozmowa z nimi od strony tego miękkiego podbrzusza i naszych niedoskonałości, smutków, czyli wszystkiego tego, co nam w dzisiejsze cyniczne czasy kazałyby obśmiać, to jest totalnie moja faza, więc myślę, że to byłoby na pewno tak i nawet nie wiem, czy to się kiedyś też tak nie skończy, bo jak jestem pytany, czy jakieś spotkania autorskie ze mną będą, to ja mówię, ludzie, no pewnie, że będą, tylko z drugiej strony ja chciałbym, skoro mają to być spotkania autorskie, to ja chcę mieć z czym jako autor do was przyjść, więc chciałbym, żeby to na przykład było w kontekście koncertu, no, albo jasne, książki, a wtedy możemy sobie pogadać, nie? I nie mogę się tego doczekać i trochę wierzę, że to ten rok przyniesie. Niektórzy, jak zapraszam tutaj do programu, właśnie mówią, ale myśmy nie wydali żadnej książki, a nic, ja mówię, nie o to chodzi. Akurat tutaj jest trochę o czym innym, to nie jest o wydarzeniu, to jest bardziej o osobie jakie takie, dlatego zawsze nie potrzebuję pretekstu, żeby zaprosić gościa, czy gościnie. To przed przerwą jeszcze jedno pytanie. Kiedy powiesz, osiągnąłem sukces, to jest sukces? To jest tak zajebiste pytanie, bo ja sobie to pytanie stawiam niemalże codziennie. I bardzo próbuję przeprogramować swoje myślenie na to, żeby sukcesem stała się droga. Nie umiem tego zupełnie na razie. Bo to tak się mówi, chyba tak się nie da, mówi, nie? Ale nie sądzę, przynajmniej ja nie podejrzewam siebie o taką umiejętność. Jeżeli zaznam takiego stanu, że będę się budził bez ściśniętego żołądka, że muszę jeszcze rozwalić jakiś system i będę miał poczucie, że oddycham głęboko i że jest mi wygodnie, absolutnie, tak jak tutaj mam napisane w koszulce, to będzie mój sukces. Czy to chodzi, bo mówisz bez ściśniętego żołądka i tak dalej, czy to chodzi o takie stresy związane na przykład z finansami? Nie, no, też, trochę, bo oczywiście, bo kredyty w dzisiejszych czasach nie są tym naszyjnikiem, który chciałbym nosić, a noszę, ale absolutnie nie mogę narzekać, bo jest okej, ale rzeczywiście to nie jest tak, że jest jakiś dobrostan, który jest niezagrożony, to na pewno nie. Natomiast myślę sobie o takim, wiesz co, momencie, że się od siebie tak naprawdę raz a dobrze odpierdolę. I powiem sobie, fajnie, dziękuję bardzo. Po raz pierwszy kobieta przynosi cokolwiek. Tak? Zawsze mężczyźni. Ale to bardzo dziękujemy. Tak specjalnie dla ciebie. I wiesz co, że taki moment, że sobie powiem, bo wiesz co, bo mogę jeszcze minutę mówić? Tak. Czy z tego? Kiedyś czytałem taką, gdzieś przeczytałem taką definicję, że w życiu można być albo człowiekiem sukcesu, albo być szczęśliwym. Okay. Bo szczęście to jest jestem najedzony, dzięki, wystarczy mi, a sukces jestem głodny. Fajnie, ale dawaj, jeszcze, jestem głodny. I ja chciałbym udowodnić, nie wiem, czy światu, czy sobie, że można żyć w jakimś takim szpagacie, żeby być równocześnie najedzonym i dziękować za to, co jest. I naprawdę, ale nie dziękować na zasadzie, że dobra, trzeba dziękuję. Tylko, że naprawdę czuć to szczęście i ten rodzaj tej sytości i udowodnić, że nie ma niczego złego w tym, żeby ciągle jeszcze chcieć to przesuwać. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Nie wiem też. Ale wrócimy do tego pewno jeszcze. Natomiast na razie zróbmy sobie króciutką przerwę. Jasne. Napijmy się w końcu, bo to dostaliśmy tę herbatkę, ja jak żane wino. A was zachęcam do tego, żebyście zostali oczywiście z nami. Zobaczcie krótki fragment programu sprzed tygodnia, kiedy moim gościem był Mr. Bear Poland 2023 i opowiadał nam, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, a o czym mniej więcej zobaczcie. Mam nadzieję, że to zachęci was do obejrzenia też tego poprzedniego odcinka. A to jest program Jej Perfekcyjność. Zaprasza na winko akurat dzisiaj. I okazuje się, że dla niektórych kobieta może być miśkiem, jeżeli chodzi o takie bardziej gejowskie klimaty. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ja w to nie wkraczam, ja się tu nie zajmuję. Ja się zajmuję piciem drinka we wtorki o 22, a moim gościem dzisiaj Filip Cembala. Bardzo miło. Tego, żebyś to długo sprawdzałem, czy to nie jesteś przypadkiem przez EU, bo wiesz, bo w internecie pisze się czasami bez polskich znaków i tak mówię, czy ty się tak nazywasz? To jest tylko nazwa użytkownika taka, że bez EU właśnie. Tak, ale sobie to jest tak powszechne. Tam skąd pochodzę, czyli pochodzę z Beskidów, z wioski, w Beskidach. Jest to bardzo powszechne nazwisko, okay. Popularne,
A odkąd już, jak się tylko oddalałem od domu, to już właściwie to cembała to było absolutnie to była codzienność, ale hitem było. I tak się jeszcze na początku oczywiście trochę wkurwiałem na to. Potem mówię, że ktoś z urzędu mi pisał, że cembała. Ja mówię, ale przecież napisałem drukowanymi, że cembala. No właśnie, ja myślałem, że pan się pomylił. Ja mówię, zazwyczaj najczęściej mylę się w nazwisku. Swoje nazwisko, tak, oczywiście. To jest najczęściej, gdzie się mylę. Ale hitem było, jak zostałem poproszony, bo czasami też robię jakąś konferencjerkę i akurat zostałem poproszony o poprowadzenie gali w Szczecinie, rozdania nagród takich artystycznych. Trochę taka impreza, wiesz, trochę z zadęciem, że trzeba było, wiesz, fajnie było się nie pomylić nazwisku, a bardzo dużo znanych kompozytorów, znamienici goście, politycy na widowni i wspaniali nagrodzeni, więc no więc ja po prostu przestudiowałem te wszystkie nazwiska i tak najszczęśliwszy na świecie, że ta gala poszła tak zajebiście, że było poważnie, kiedy miało być poważnie, że miało być wzruszające, kiedy było wzruszające, że było śmiesznie, kiedy miało być śmiesznie. Na końcu już się żegnam, już taki zajebiście zadowolony, że tak super to poszło i mówię, a ja już się z państwem żegnam, bardzo serdecznie dziękuję, to była dla mnie ogromna przyjemność, ja nazywam się Filip Cembała. I mówię, i powiedziałem to na głos, mówię, nie wierzę, że właśnie niniejszym dołączyłem po 36 latach do grona osób, które przekręcają moje nazwisko. Przysięgam, że powiedziałem Filip. To się musiało wydarzyć. To się musiało wydarzyć, także no. już mam więcej luzu na te przekrętki. No akurat śmieszne, że jak w takiej sytuacji. Słuchaj, ja tak sobie próbowałem przejść trochę twoją karierę, oczywiście niedokładnie, bo tego jest bardzo dużo wszystkiego i dużo rzeczy działo się oczywiście poza Warszawą, więc bardziej trudniej. I działo się też dużo rzeczy w czasach, kiedy jeszcze w internecie nie było wszystkiego. I nawet tylko kiedyś było internetu. Też, no nie chciałem tego mówić. Ale między innymi znalazła taką rolę twoją w sztuce Rent. Tak. Gdzie grałeś drag queen. Tak. Czy powiedz coś o tym, że było trudne, czy to było łatwe? To była wymarzona rola. To była moja absolutnie wymarzona rola, w ogóle musical Rent. Nie wiem, czy widziałaś film może? Tak, film tak. No to w ogóle to była absolutnie historia, do dzisiaj tematy wykluczeń, jakichkolwiek wykluczeń, podziałów, niesprawiedliwości są mi najbliższe, więc możliwość zagrania w tym spektaklu z profesjonalnymi aktorami, a ja byłem jeszcze na czwartym roku, ja byłem przed czwartym rokiem szkoły teatralnej i ta szansa, że dostałem, i akurat ta rola, czyli rola drag queen, właśnie Angel, no w ogóle dreams come true. I pamiętam, że zawsze dostawałem pytania w wywiadach, czy trudno jest chodzić na obcasach i czy trudno grać drag queen. A ja mówię, nie wiem, bo ja w pierwszej kolejności gram dobrego człowieka, bo tak naprawdę to po prostu dla mnie charakter tej postaci to było tak chodzące dobro, taki aloes. Oczywiście, że na obcasach i w kieckach to było zajebiste. Nie będę tutaj udawał, że mnie to w ogóle nie paliło. To było super. Natomiast możliwość opowiedzenia tej historii w ogóle jest jakąś taką... To jest w ogóle też tak, że gdzieś ten teatr, ktoś, zaraz wrócę do tego, ja nie odpływam, ktoś mnie ostatnio zapytał na moim Instagramie, czy mam jakiś plan B na życie. Tak. I powiedziałem wtedy dość odważnie, uważam, że ja do dzisiaj żyłem planem B, bo teatr był moim planem B. Ja nigdy nie rozumiałem, nigdy nie umiałem powiedzieć, że nie potrafiłem powiedzieć, że teatr jest moją misją, nie umiałem znaleźć w ogóle w swojej przestrzeni w sobie, żeby to powiedzieć, bo nigdy tak nie było. Zawsze kochałem teatr i kocham i będę kochał, ale czułem, że trochę mi jest za ciasno w tych czyichś tożsamościach, że jakoś tak czułem, że... Ale tam byłem bardzo odważny. Więc na przykład taka rola drag queen, czy potem chwilę później rola w teatrze prezentacje, gdzie grałem już cztery drag queen. Jedną podstarzałą, drugą młodą, trzecią wariatkę, a czwartą jakąś tam. To było ogromne święto, tylko że akurat tutaj ten spektakl już był taki typowo rozrywkowy, tam miał misję. Więc absolutnie muszę przyznać, że to było, premiera była 14 lat temu i pomimo tego, że kilka naprawdę zajebistych przygód teatralnych tego czasu mi się przydarzyło w życiu, to nie wiem, czy to było prawo pierwszeństwa, tego pierwszego wiersz, tego, czy to było to, że naprawdę tam się zgodziło wszystko, ale to był też taki czas, że mi się wszystko w życiu poudawało, się zakochałem, dostałem się do Katowic na drugie wymarzone studia i ten Rent. I w pewnym pamiętam, że tak mówię, dobra, to już może na chwilę zatrzymajmy się z tym szczęściem, bo to już może za dużo, to już niech ktoś inny będzie szczęśliwy, bo ja już nie chcę, wiesz, takie polskie wystraszenie się, że jest dobrze na że może być dobrze, tak. Może być dobrze. I to był magiczny czas, dlatego powiem ci, że oczywiście powiedzenie o tej roli, że była, że to rola drag queen, oczywiście jest prawdziwe, bo to była drag queen, ale to był jeden tylko z jej kolorów, bo naprawdę to turbo wspaniała postać i naprawdę, gdyby ktoś dzisiaj do mnie zadzwonił, pomimo tego, że próbuję trochę zbastować z teatrem, i gdyby ktoś dzisiaj do mnie zadzwonił i powiedział, że robimy Rent i chcemy cię na Angel, to bym się zastanawiał mniej więcej tak. A, rozumiem. A nie myślałeś w ogóle, żeby później kiedyś wrócić właśnie do takiej roli
po prostu w swoim życiu zagrać właśnie drag queen, wystąpić w takiej właśnie roli przed publicznością. To ciekawe, że o tym mówisz, że o to pytasz, bo... akurat jutro? Nie, żartuję. Nie, akurat jutro nie. Wiesz co, trochę nie wiem, czy chcę o tym, znaczy trochę... Jest coś pewien powiedz, temat, no. Dobra, to nie będzie drag queen, ale prawdopodobnie w ciągu najbliższego roku być może to będzie moje pożegnanie ze sceną teatralną, a być może to będzie moje zawieszenie, być może nie potrzebujemy tu dużych słów, po prostu prawdopodobnie w ciągu roku najbliższego zrobię monodram. Mhm. I będzie to będę też współautorem tego tekstu, mhm. I też będą tam też piosenki, będą elementy stand-upu, bardziej takiej improwizacji myślę niż... Bo nie wiem, trochę nie chciałbym się próbować też zamykać w jakichś definicjach, które jeszcze ich dobrze nie znam. A na pewno będzie to monodram. Mhm. I będzie to historia osoby niebinarnej. Mhm. Nie jednej, ale będzie jakby historia, jakby trzon tej historii będzie to osoba niebinarna. I w przypadku tej historii, o której nie chciałbym jeszcze do końca mówić, co dokładnie to będzie, pomimo tego, że nigdy nie miałem marzenia zrobienia monodramu, jak dostałem propozycję od reżysera, chcę z tobą zrobić monodram, to napisałem od razu, że nie, dziękuję. Mhm. Temat jest taki i taki, tak, bardzo proszę. Brzuch mnie bardzo zabolał, ale stwierdziłem, że po prostu ta historia musi być opowiedziana i bardzo chcę z nią pojeździć po Polsce, po małych też miejscowościach, bo uważam, że ta historia absolutnie nie może być zapomniana, bo takich historii, jak wiemy, jest historii, kiedy młodzi, wspaniali, utalentowani ludzie kończą swoje życie przedwcześnie. No jest to. Właśnie nie mając szansy w tym kraju funkcjonować, jest mnóstwo i chciałbym w ten sposób... I tutaj myślę, że mógłbym się otrzeć o powiedzenie, że teatr może być misją i tak to chciałbym bardzo zrobić. A no właśnie twoich planów, bo jakiś czas temu robiłeś rzutkę na tryptyk artystyczny. Tak. Teraz skończyłeś też sukcesem bardzo dużo. Dużym, bo na 40 tysięcy ty brałeś 56, więc gratulacja serdeczna. Dziękuję bardzo. Widziałem też wpłaty w ogóle po 1000 zł, to też bardzo, bardzo miłe na pewno. Widzisz, ja prześledziałam wszystko, finanse, wiesz, kariera. Dobrze, jesteś przygotowana dziewczyna. Co ty myślisz? Niby zakopana imprezka, ale research. Ja po prostu śpię tak samo mało jak ty. To akurat prawda. Natomiast powiedz, tam się dalej nic nie wydarzyło, to nadal czekamy na ten tryb. To się już wydarza, na szczęście. No właśnie. Bo jesteśmy dosłownie zanim się usprawiedliwię, to powiem, dlaczego mówię, że już się wydarzyło, bo tryptyk, czyli 3 single i 3 teledyski. W oczekiwaniu na te teledyski i single starałem się robić coś tak zwane czekadełka, nazywałem to jeszcze dwie, czyli mniejsze formy, którymi chciałem też jakby już coś dać ludziom, żeby podziękować za to, że 2 lata temu zdecydowali się wesprzeć tę inicjatywę. Bardzo... Long story short, bardzo miałem problemy takie już w kwestiach niezależnych ode mnie. Czynnik ludzki, na przykład na początku się tam nie dogadaliśmy na etapie bardzo technicznym. Ja wiedziałem, ja byłem bardzo zdecydowany, że to musi być najlepsza jakość, jaka może być, bo to jest mój debiut i zależało mi, żeby też ludzie, którzy w to uwierzyli i zainwestowali, dostali coś najlepszego, więc musieliśmy pozmieniać trochę ludzi, więc to trwało. Natomiast, no i też wiesz, to, że robię to bez wytwórni, czyli wszystko oczywiście. Jakby własnym sumptem. Ni chuja się nie znam na tym, jakby poznaję się dopiero z tym środowiskiem, więc przez to, że jestem raczej człowiekiem, który nie jestem konfrontacyjny raczej, więc też łatwo mnie pewnie do pewnego momentu było spławić, już nie, na szczęście. I 2 lata czekałem i też ludzie, którzy wsparli inicjatywę, ale 11 listopada, czyli chwilę temu, wyszedł teledysk do piosenki Lowizm. To jest pierwszy singiel, czyli tryptyk się otworzył. Okay. Czyli jakby jesteśmy na etapie takim, że pierwszy singiel i pierwszy teledysk jest na YouTubie, jest na Spotify, jest na tych wszystkich historiach social medyjskich i streamingowych, więc jest. W końcu mogę, wiesz, odetchnąć i powiedzieć, że tryptyk na zdrówko jest już jakby historią, która się już w jakimś sensie zaczęła rodzić. W święta przyjdę z jakąś taką świąteczną jeszcze niespodzianką wokalną i myślę, że luty to będzie drugi singiel i do końca wiosny chciałbym tryptyk domknąć. Czyli to się wydarzy. Więc to się absolutnie wydarzy, wydarzy. I też chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim, którzy mnie wsparli, bo jak sama mówisz, to imponujące. Zwłaszcza, że zrzutka była robiona, to jest też symptomatyczne, że była robiona w pandemii. Czyli w czasach, kiedy naprawdę ludzie nie wiedzieli, co będzie, ile to potrwa i tak dalej. I w tamtym czasie pamiętam, jak się pukali w czoło moi znajomi, mówili, stary, pandemii, zrzutka, a taki aktor robił, a ten robił, a ktoś robił. Ja mówię, no to się nie uda. No to najwyżej się nie jasne, uda. Wiesz. Jasne. Jasne. No właśnie, a propos nieudania się. Czy ja dobrze rozumiem, że ty już kiedyś byłeś w Warszawie? Tak.
Ale później się przeprowadziłeś, no mniejsza tam bezpośrednio, do Szczecina. Tak, tak. Gdzie trochę dłużej się zatrzymałeś, tak. O Szczecinie to zaraz. A co się stało wtedy w tej Warszawie, że tak, no uciekły się walki? Tak. No to jest bardzo dobrze powiedziałaś, nieudanie, no jakby... No i właśnie teraz wiesz, ktoś mógłby spojrzeć na to inaczej. No ja po prostu, jak pamiętam, że jak kończyłem szkołę, już byłem po premierze Rentu, bo to już było po czwartym roku, zagrałem to na Festiwalu Teatrów Muzycznych. Dostałem tam nagrodę za debiut. Dostałem szóstkę za dyplom, bo to też był mój dyplom. Szkołę skończyłem bardzo spoko. No. I właściwie też mój profesor od aktorstwa, jeden z kilku, powiedział mi: ty, Filip Pancie, jak przejdziesz do Warszawy, rozpierdolisz system, Warszawa się zasra, nie spotkasz się nawet ze starym profesorem. I ja taki, wiesz, właśnie taki chłopak ze wsi, z małej miejscowości, z wielkimi marzeniami, z tą szkołą wymarzoną, skończoną. Szkoła też była tematem, wiesz, i wymarzonym, jak się potem okazało, i w konfrontacji było bardzo różnie, ale to był ciągle najpiękniejszy czas w moim życiu. Natomiast jak przyjechałem do tej Warszawy, no to już byłem taki przygotowany, że dobra, no to skoro już podostawałem te nagrody i ten profesor mi tak powiedział, no to ja przyjechałem i takie, no to jakby... Jeszcze i jeszcze tego wszyscy. Dokładnie. I wydarzyło się naprawdę wielkie nic, znaczy bardzo niewiele. Ja pracowałem właściwie tylko wtedy w dwóch miejscach artystycznych, jednym z nich właśnie był teatr, prezentacje, właśnie tam, gdzie grałem ten drag queen. A już równocześnie studiowałem w Katowicach, czyli potrzebowałem też kasy, mało, że na utrzymanie w Warszawie. To jeszcze na te Katowice. Zrobiłem jakąś jedną czy dwie reklamy. Bardzo się źle czułem na tych castingach. W sensie bardzo czułem, że to jest nie moje, w sensie to stanie na korytarzach, słuchanie tych rozmów innych zestresowanych ludzi, którzy mówią jakieś nieprawdziwe historie, oczywiście, bo tak reagują na stres. Ja miałem takie, może to w ogóle idę po jakąś reklamę po prostu środka na nie wiadomo co, za nie wiadomo ile, byle tylko utrzymać się na powierzchni. I to było bardzo, bardzo nie moje. I pamiętam, że po dwóch latach takiego trochę, chyba dwóch latach, boksowania się z tym miastem, czułem, że ta Warszawa mnie tu nie chce po prostu. Czułem, że Warszawa mówi mi nie, nie teraz. Jak były jakieś castingi w teatrach, dochodziłem do ostatnich etapów zawsze i odpadałem. Ale to też była kwestia tego, że mi się bardzo też posypało życie prywatne wtedy i posypało się jak domek z kardy bardzo licho zbudowane poczucie własnej wartości. Okay. Więc ja prawdopodobnie miałem na czole wypisane: nie przyjmujcie mnie, przepraszam, że tu przyszedłem. Wiesz, to był taki moment w moim życiu. I po dwóch latach dowiedziałem się, zadzwoniła do mnie moja kumpelka ze Szczecina, że dyrektor w Teatrze Polskim szuka aktora, który też śpiewa. I pojechałem na tę rozmowę. Pamiętam, że dyrektor mówi mi: no stary, ale ja nie mam etatu. Więc jakby, wiesz, ja mówię: to się świetnie składa, bo ja nie chcę etatu, bo ja chcę ciągle mieszkać w Warszawie, ale mogę coś robić gościnnie. Jak nie chcesz etatu? Przecież wszyscy chcą etat. Ja mówię: no to niech pan da wszystkim, a ja chętnie coś gościnnie. I tak od słowa do słowa. Ja jeszcze wtedy paliłem fajki, więc ja coś tutaj z nim palę. On pali, gadamy, śmiejemy się. Ja mam totalny luz, bo nie walczę o etat. No jasne. On coś tam do mnie: ty jesteś góralem, ja tak: oj, maluśki! Mu tam zacząłem coś. On patrzy na mnie już teraz bardziej jak na jebniętego, ale zaczyna się jakaś taka, wiesz, fajna więź między nami wytwarzać. I po trzech godzinach on do mnie mówi: dobra, ale jakbym miał etat, to chcesz? Ja mówię: nie, nie. A on mówi: ale dobra, ale jakbym miał. Ja mówię: no rozumiem, to też nie, dlatego że naprawdę chcę mieszkać w tej Warszawie. Bardzo jest mi tam dobrze, to oczywiście tak umiarkowanie była prawda, ale naprawdę czułem, że to jest miasto dla mnie. Ale mówię: chętnie gościnnie tu przyjadę coś porobić. No i tak się to spotkanie skończyło. Nie zdążyłem dojść do bufetu, dyrektor do mnie zadzwonił, że on mi daje ten etat, żebym przyjął, że on obiecuje mi nie zawalić robotą i że będę sobie w tej Warszawie mieszkał. No i tak jeszcze pół roku próbowałem takiego szpagatu, ale to się oczywiście nie udało, bo tam była premiera za premierą. I pamiętam, że jak wyjeżdżałem z Warszawy, to miałem takie przekonanie, że przegrałem. Ale ja to doskonale rozumiem, bo wiesz co, ja pamiętam do dzisiaj, że często o tym mówię, że Warszawa, jak ludzie przyjeżdżają, to oczywiście wszystkim mówi: wypierdalaj, to nie jest tak, że tylko tobie. To tak jest, nie? Tak. Ale też myślę sobie, że musi tak robić, bo jednak to jest stolica, która do której wszyscy ciągną, a wszyscy się nie zmieszczą. Tak. I też porządne miasto europejskie powinno tak mówić do swoich gości, a Berlin co mówi ci: witaj, no też ci mi na początku wypierdalaj. Jasne, wiesz, jasne. To jest akurat dobre chyba, nie? Ja myślę sobie, że to w ogóle absolutnie, po prostu nie był tam ten czas. Spoko. Ja też byłem absolutnie, mój konstrukt był nieprzygotowany na takie zderzenie, więc ten Szczecin, ja tam sobie w ogóle zrobiłem terapię, wiesz, poznałem zajebistych ludzi, jakoś też się tak ukonstytuowałem jako artysta i jako człowiek przede wszystkim, bo dla mnie jednak w tej kolejności to jest ważniejsze, czyli jako człowiek. I to moje poczucie własnej wartości jakby zacząłem budować, wiesz, już nie na drugim człowieku, tylko jednak zacząłem jednak szukać tego w sobie i wydaje mi się, że to, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany, przyjechałem do Warszawy znowu po 4 latach, po 8 latach przyjechałem 4 lata temu do Warszawy, jakbym przyjechał do innego miasta. Bo to jest też taki moment, że ja zacząłem ściągać z ołtarza wszystkie znajomości, gdzie ktoś był moim idolem, a ja byłem tu. Miasto Warszawa była tu, ja byłem tu. Wszystko pozdejmowałem. Na ołtarzu czasami mogę być ja, ewentualnie nikt.
i chcę partnerstwa. I teraz, jak sobie czasami jeżdżę po tej Warszawie, pamiętam, że wtedy mi, a to teraz śmieszne, że myślę o tym w kategoriach jakiegoś sukcesu, bo to nie tak ma zabrzmieć, ale pamiętam, że wtedy mi starczało, wiesz, ledwo na kartę miejską na 3 miesiące i to naprawdę było, i to był ten level biedy, że się zastanawiałem, czy kupić kilogramową margarynę, złotówkę droższą, czy pół kilogramową tańszą. I teraz na przykład, jak sobie jadę Uberem po Warszawie, to mam takie, widzisz? Dzisiaj mogę kupić 30 kW. Jeżdżę Uberem. Chociaż dzisiaj to może nie. Margaryny. Dzisiaj to może nie, bo te ceny są zupełnie inne. Dokładnie, wtedy. Ale wiesz, ale to nie był tamten czas po prostu. Króciutka przerwa tylko będzie na reklamy, bo muszą być reklamy. Jasne. Wiesz, no jakby... No przecież reklamujmy coś na miłym. Właśnie mnie głównie będziemy reklamować. No to, to w ogóle muszą być reklamy, to już skończmy reklamami po prostu. To zróbmy tylko krótki dżingielek i ja was zaproszę na krótkie reklamy. No właśnie, reklamy będą teraz. Reklama numer jeden jest taka, że już w czwartek zapraszam was serdecznie na mój stand-up w Poznaniu. Jej perfekcyjnie zapraszam na święta. Wstęp darmowy w Hachku Bar przy Półwiejskiej. Wpadajcie na 20. Będzie dużo śmiechu, humoru, zabawy. Ja będę oczywiście gruba, to bez zmian, a będą też żarty z tego, że przytyłam. Ale nie tylko, oczywiście wpadajcie, zapraszam was serdecznie. A ten sam stand-up 30 grudnia, czyli w przededniu Sylwestra, możecie zobaczyć we Wrocławiu, w Surowcu. Bilety do kupienia na bilety.perfekcyjne.pl. Oczywiście wpadajcie na Ruską 46, będzie tak samo śmiesznie, albo może być śmieszniej, bo będę już pijana przez wiele dni, więc tak może być. To jest jedna sprawa. Druga to oczywiście, słuchajcie, trwa rekrutacja na moje zajęcia na Uniwersytecie Otwartym UW. Zapraszam was serdecznie, żebyście skorzystali z tej okazji, jeżeli chcecie. Zajęcia jedne są online, drag, historia, teoria i praktyka, więc jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć na ten temat, to zapraszam na uouw.edu.pl. I zajęcia stacjonarne, które prowadzę już od dawna, socjologia miłości, czyli zrozumieć współczesną relację, rozstania i samotność. Wpadajcie też na te zajęcia, one zawsze się nam fajnie udają. I jeszcze na koniec jedna plansza, która będzie się pokazać, to Sylwester oczywiście. No ja, słuchajcie, Sylwester, najgorszy dzień w roku, ale najwspanialsza noc w roku. Wpadajcie koniecznie do Surowca we Wrocławiu, gdzie bal maskowy, podczas którego ja będę grać przez całą noc, jak pojebana. Więc cóż więcej, czego więcej trzeba od życia. Ale nic. No, dokładnie tak. I to koniec reklam. A czy ja mogę na te wykłady też przyjść? Jak się zapiszesz? Jak się zapiszesz? Muszę się zapisać, no. Nie mam bez zapisów. Ja się zapiszę. Co ty myślałeś, że tak? Nie, ja zapiszę, oczywiście. Zapis jest najważniejszy. Najważniejszy. Nie zapisem, tylko zapis. Już nie kombinuj. Ale do tego dojdziemy też. A zaraz właśnie, to jest drugie pytanie, które teraz do ciebie zadam, ale zanim, bo byłeś w Szczecinie, wpadłeś kiedyś do Goleniowa? Tak, ale przede wszystkim tam jest lotnisko, nie? To prawda. No więc na lotnisku byłem parę razy. No tak, ale... przepraszam, Ubery, lotniska. Dokładnie, prawda? Ale, na Boga. Ale ciekawe, czy ja tam byłem u kogoś tak w odwiedziny, cholera. Byłem, moi przyjaciółki rodzice tam mieszkają, byłem. Bo tam jest bardzo fajny festiwal teatrów hofowych, wiesz? O. No, który się odbywa od wielu lat, Bramat. Tak, słyszałem, nie byłem na nim, żałuj. Ale słyszałem. No, żałuj. Tak, i słyszałem właśnie, że świetny. Jest, naprawdę, tak. Od wielu lat. Ale dobra, tylko to zapytać teraz o to właśnie, co powiedziałeś. Aha, rozmawiamy, bo ja już w końcu nie załapałem, czy już jest po reklamach, czy tak. Już jest po. Już jest... To były reklamy. Bo tak jak w Trójce, nie? Żegnamy. Reklamy. To w Trójce czy w Jedynce, nie wiem nawet. W każdym... Gdzieś tam żegnali. O, mówią mi, że w Trójce, ale Trójki już nie ma, mi mówią. No i forma nie jest. Czy aktor powinien się angażować politycznie? Biorąc pod uwagę to, że... tak jak powiedziałem, dla mnie przede wszystkim pierwszy człowiek, a potem zawód, bo mi to kiedyś terapeuta powiedział, już po raz któryś mu opowiadałem sytuację o tym, że jestem totalnie chory i bez głosu na próbie albo w spektaklu i co grozi jakimś po prostu za chwilę zapaleniem mięśnia sercowego i tak dalej, ale że nas nakarmili w szkołach, że aktor umiera, ale jednak jeszcze gra i innymi pierdołami, moim zdaniem. I w końcu kiedyś terapeuta mnie zapytał, mówi, słuchaj, proszę pana, panie Filipie, a pan jest przede wszystkim aktorem, a potem człowiekiem, czy w jakiej kolejności to u pana funkcjonuje? I ja wtedy zrozumiałem, o co idzie i wtedy uświadomiłem sobie, że jednak trzeba powrócić do kolejności człowiek i ważny, nieważny, istotny, ale ciągle zawód na drugim miejscu. Więc uważam, że każdy powinien się angażować. I dla mnie te teksty, że osoby publiczne nie powinny... często w komentarzach, kiedy moi znajomi próbują, zasięgowi, duzi, że tak się wyrażę, ważni artyści wypowiadają swoje zdanie polityczne, odbiera się im do tego prawo, bo ty jesteś od śpiewania, albo ty jesteś od grania i coś takiego. Nie.
dopóki jestem obywatelem tego kraju, to mam prawo się wypowiedzieć i każdy ma prawo się wypowiedzieć, a te zasięgi budujemy sami, więc każdy ma prawo je budować. Więc oczywiście jest to... dziwię się, że ciągle tak kontrowersyjne rozmowa o polityce w naszym kraju. Bardzo bym nie chciał, żeby to tak wyglądało. I oczywiście mam takie, wiesz, mrowienie w podbrzuszu, kiedy sobie myślę o tym, że o tym rozmawiamy, ale uważam, że każdy powinien się angażować. Absolutnie. To by się zdarzało jakieś takie sytuacje, kiedy musiałeś zabrać głos i zabrałeś właśnie? Tak. No myślę, że też doskonale, wiesz, bo doszunupałaś, jak się to mówi w moim buczkowickim języku, czyli odnalazłaś o kopach internetu to zdjęcie, a nie inne w zapowiedzi. Tak. Czyli kiedy to było chyba zdjęcie sprzed 3 lat. Tak, dokładnie. Cieszę, dziękuję. To tak reaguję zawsze, kiedy chcesz mi komplement. Tak, dokładnie. Jest takie bardzo śmieszne nagranie, kiedyś Beyoncé siedzi w studiu i Oprah Winfrey, która zabiera głos, mówi do niej: "You are Beyoncé", a ona mówi: "Thank you". To teraz właśnie a propos. Dokładnie, właśnie dokładnie. Wiesz co... No tak, rzeczywiście tam jakby jest wyraźny twój manifest polityczny. Manifest to były czasy strajków kobiet i absolutnie byłem, zdaje się, na każdym, albo na zdecydowanie na każdym, na jakim mogłem być. I absolutnie będę na kolejnych, jeśli będzie taka... Po prostu mordowanie dzieci, taka tak. potrzeba. Nie, wiesz, jakby też nie mam jakiejś takiej turbołatwości nawet z żartem na ten temat, bo doceniam ten żart, ale wiem i gdybyśmy się tutaj napili wódki, to jest mój ulubiony rodzaj żartu. Okay. Ale mam świadomość tego, jak bardzo wielu ludzi w tym kraju nie ma poczucia humoru. No takiego. Tak, to prawda. I też mam poczucie, jak bardzo wielu ludzi w tym kraju jest zagubionych. Nie ma prawo być zagubionych. Pewnie. Bo na przykład, wiesz, jest mnóstwo miejscowości w tym kraju, wiesz, ja się wychowałem we wsi, gdzie były 3 kanały telewizyjne, nie? I to było, ktoś powie, to było 30 lat temu. Ciągle są takie miejsca. Oczywiście. Więc ten dostęp do informacji różnej jeszcze nie jest wszędzie, wiesz, jeszcze nie jest wszędzie tak oczywisty. Dlatego staram się nie używać nawet w żartach tej historii takiej, wiesz, już bardzo grubą krechą mówionej. Natomiast absolutnie jestem za tym, że człowiek, każdy, ma mieć swoje niezbywalne prawa nieruszone. I to jest moje stanowisko. I mówię tutaj nie tylko o temacie kobiet, mówię tutaj o stanowisku osób z całej społeczności LGBTQ, osobach, które są uchodźcami w tym kraju. No po prostu w ogóle jakby jestem w ogóle porażony, że my musimy o tym dyskutować, wiesz. To prawda. Ale musimy o tym dyskutować. Ja z kolei, wiesz, to sobie ten żart pozwalam, bo właśnie rozumiem twoje stanowisko i wiem, o czym mówisz i to jest powód, dla którego na przykład moich snapów nie umieszczam na YouTubie. Bo tam się domyślam, że tam rozpuszczasz warkocze i... One trafiłyby po prostu, wiesz, pewno można by wyciąć jakiś krótki fragment i sprytnie go wykorzystać. Oczywiste. Tym bardziej, że czasami jak publiczność, wiesz, jest fajna, to rzeczywiście potrafię popłynąć. Pamiętam, któregoś razu to było... chwilę po tym, jak zmarła moja babcia. Dedykowała mi stand-up, ale też jakieś tam żarty nie opowiadałam, oczywiście, bo mam kilka żartów o niej, ale jakoś tak mnie też poniosła ta cała sytuacja i też coś wychodziło z tłumu, jakaś dyskusja się wydała z publicznością i w końcu zaczęłam opowiadać o tym, jak moja babcia miała fisting i stwierdziłam, że to już jest trochę za daleko chyba i wtedy skończyłam ten żart, bo już jednak olbrzymią miłość do mojej babci, naprawdę ją kochałam wcześniej, ale to już było przegięcie, więc czasami wiesz, wycięcie czegoś takiego może być bardzo kłopotliwe. O nie? Tym mówię, a dlatego... zwłaszcza, że teraz te wycinanki są tak praktykowane. I bardzo proste, nie? Bardzo wiadomo. No właśnie, słuchaj, dużo robisz rzeczy. Ty w ogóle masz czas na życie prywatne? Mam, ale rzeczywiście trochę czuję się, że się tak zapędziłem. Czuję, że tak to wszystko jakoś porozkręcałem, te tematy, bo to głównie chodzi o social media i tak dalej. Mhm. Bardzo się rozkręciłem w temacie lekcji śpiewu, skończyłem szkołę w Londynie, więc już jestem już certyfikowanym coachem wokalu, tam 2 tygodnie temu to się stało, więc a te lekcje śpiewu wyszły w pandemii, no bo pozamykali teatry, więc to się fajnie rozkręciło, aż za fajnie, w sensie już nie ma tam miejsc. Mhm. Więc to jest jedna moja działalność. Wszystkie teatry, które się podmrażały, są drugą działalnością. Mhm. W międzyczasie próbuję rodzić tryptyk i inne teksty i piosenki, co jest dla mnie najważniejsze. Za chwilę będę chciał zapremierować literatko. No i social media, które, jak pewnie masz świadomość, są totalnym pożeraczem. Ja już po prostu ucinam czasu. Się, bo nie ma czasu na to. I powiem ci, że naprawdę najzupełniej szczerze, że jest z tym czasem u mnie no źle. W sensie mówię jedno ludziom, że jakby umiejmy zwolnić, umiejmy się dzisiaj nie rozwijać, tylko się zwijajmy, ale dlaczego to tak odpaliło?
Ja przez lata szukałem pomysłu na siebie w social media. Nawet miałem kiedyś taką zajawkę, że roześmiałem się kiedyś, jak moja koleżanka, która miała wtedy paruset followersów, codziennie zaczynała dzień od po prostu cześć kochani, pytacie mnie skąd mam ten tuż dużo, z Rossmana, za 13 zł, coś tam. I ja tak sobie, ja na to patrzę, właśnie ty jako socjolożka po prostu totalnie mi się to łykała, bo ja na to patrzę i myślę sobie, stara, kto cię pyta, przecież ty masz tam 3 followersów. Jakby, i tak mi to rozbawiło wtedy, że pamiętam, że wymyśliłem sobie, cześć kochani, nie pytacie mnie otóż, co ja dzisiaj robię, otóż postawiłem na wdychanie produktu ubocznego fotosyntezy, a na swojej dzisiejszej stylizacji postawiłem na ubranie. Do zobaczenia i coś tam, więc i wymyśliłem sobie tam nieznani i wszystkie te fajne, wiesz, i to było fajne na chwilę, ale potem ja się tym znudziłem, więc ludzie też się tym znudzili. Nie, no jasne, bo potem szukałem jakieś... to jest problem w mediach społecznościowych, że tam trzeba cały czas coś nowego jednak. Tak, ale powiem ci, że i lata tak szukałem, kombinowałem, jakoś nie mogłem z tym ruszyć, mówię, kurwa, no przecież nie jestem nieciekawy, ale nagle, jak się okazało, że postawiłem na to, że zacząłem gadać do telefonu to, z czym się budzę, zacząłem mówić do siebie i trochę jakby do ciebie w związku z tym, bo mówię osobo, a też to ciekawe, dlaczego mówię osobo, możemy o tym też powiedzieć, że uświadomiłem sobie, że, to, że pomysł przyszedł sam, że ja byłem pomysłem, że ja, że ja się oddalałem od pomysłu, że jak zacząłem być szczery, oczywiście na swoich zasadach, w sensie chroniąc swoją taką, już taką naprawdę najprywatniejszą prywatność, to wszystko jest bardzo transparentne u mnie. Czyli że nagich zdjęć nie wrzucasz po prostu? Nagich zdjęć nie wrzucam. No, nawet na Twittera. Nigdzie, cholera. Bo wolno. Ale wiesz co, i tylko skończę, że, bo chodziło mi to o to, że z tym czasem że ja nie jestem nieszczery mówiąc odpuść, bo ja tak naprawdę mówię to do siebie, ale muszę być najzupełniej szczery, że jest mi teraz, rzeczywiście muszę coś poprzemewolowywać w życiu, bo się czasu zrobiło mało. Ja tylko, bo teraz przerwę sobie zrobię krótką, powiem tylko jedną rzecz, że właśnie żały. Bo w piątek byśmy się spotkali u naszej wspólnej znajomej na fajnym wydarzeniu i się nie spotkamy, bo ty gdzieś coś robisz. Dokładnie. Proszę, nie rób rzeczy. Wiesz, jak już miałem bolesny dzień i właśnie mi o tym przypomniałaś teraz jeszcze, że mnie tam nie było. Napij się herbatki. Rzucam rzeczy. Ja rzucam rzeczy od teraz, przepraszam bardzo. Napij się herbatki. Ja i rzuć rzeczy. Ja właśnie, nie, bo ja chcę poprosić drugie winko, jakbyście mogli tam mi zrobić, co? A my zrobimy sobie krótką przerwę. Tak. Znów powrócimy do rozmowy sprzed tygodnia. Mr. Bear Poland był moim i waszym gościem. Zobaczcie, co się działo. Za chwilkę do was wracamy. Filip Cembala jest dzisiaj ze mną, a to jest program. Ja bym ktoś nie wiedział. Jej perfekcyjność, prawda, zaprasza na drinka. Fetysz, nie mnie oceniać. Wy sobie zobaczcie, cała rozmowa jest dostępna oczywiście na YouTube, ale też na jejperfekcyjność.pl oraz na Spotify, oraz na Apple Podcasts, oraz na... Nie wiem, gdzie jeszcze jest jakiś pewno... Chyba nawet w liczydłach jakiś. Jest nawet, jak otworzy się lodówka czasami dobrze. To tam też. Też zaczyna się nagle ta melodia tym, tydym i wiadomo, że... Rozumiem. I po prostu na drinka. A dzisiaj zaprosiłem na drinka, słuchajcie, Filipa Cembalę. On odmówił picia drinka, jak po prostu jakaś podrzędna kreatura wredna. Dokładnie. I pije herbatkę, ale dobrze, nic nie szkodzi. Ja piję grzane wino, ale właśnie nie mam go jeszcze. Ale mi niosą, tak? Przyniesiecie mi? Już ci niosą grzane winko. Winko z welonem. Dziękujemy bardzo. O, dzięki, piękne. Boże, jak super. Trochę muszę się ciebie przyczepić. Dawaj. Lowizm. Masz taką ideę, która ci tam przyświeca od jakiegoś czasu, stosujesz ten hashtag, opowiadasz jakby różne rzeczy z tym związane, czy wynikające jakby z tej ideologii. z tej ideologii. Nie jest to trochę takie coacherskie? Wiesz, to tobie rzeczywiście jest, zostawiam do oceny tobie, a skoro mówisz, że trochę chcesz się tego czepić, to prawdopodobnie tym ci to pachnie. Ja się bardzo staram i bardzo to podkreślam, prawie zawsze, jak już się czuję, że sam się ocieram o coś, o jakąś taką, wiesz, tutaj wierchuszkę, to wtedy zawsze podkreślam, mówię, że naprawdę z rekoncertu mówię to ze szlaku i nie ze szczytu. Mówię to, bo idziemy prawdopodobnie gdzieś obok siebie. Ale wiesz, nawet mówienie w ten sposób takimi właśnie metaforami, jak teraz już powiedziałeś. Też sugeruję, że jestem no tak, wyżej. Jest to okay. Takie. Nie, sugeruję właśnie taki klimat coacherski, którego ja osobiście bardzo nie znoszę. Rozumiem. I dlatego pytam ciebie o to, czy to właśnie nie boisz się. Bardzo się staram, wiesz co, wiesz, to jest trochę tak, że ktoś jak mi na przykład coś zarzuca czasami, w twoim śpiewaniu jest trochę za dużo takiego performance'u i teatru. Jeszcze mnie naprawdę brzuch bolał, jak tak coś słyszałem, po czym sobie myślę, kurwa, a co ma być słychać, jak to jest 20 lat mojego życia. Więc nie sposób, żeby ten teatr był częścią mojej kreacji scenicznej. Nawet kiedy będę popowym artystą. Ciągle, to jest mój kolor. Tak samo jestem wyznawcą totalnym
i psychofanem terapii. Mhm. Ja dzielę swoje życie na to przed terapią i to, które, o które sobie zawalczyłem na terapii, więc trochę trudno będzie ze mnie wyskrobać taki rodzaj, wiesz, języka, który mógłby sugerować, że to jest dla mnie ważne i tak dalej. Myślę sobie, wiesz co, że to jest tak, ja się staram, tak jak ci wspomniałem wcześniej, że jak ktoś mnie nazywa terapeutą albo że dziękuję, bo to takie terapeutyczne, to ja rzeczywiście zawsze tam krzyczę, granica. Nie jestem, to nie mój zawód, nie biorę za to odpowiedzialności, ale dostaję tyle wiadomości od takich kurde ludzi, wiesz, co bym w życiu nie pomyślał, że to pomaga, że im pomagam, treści im pomagają, że wiesz co, myślę sobie, to niech ktoś, komu to będzie pachniało jakimś rodzajem coachingu, który bardziej śmierdzi niż pachnie, po prostu mnie ominie. Jedynie, oczywiście. A jeżeli są ludzie, którym to pomaga, to zajebiście. I wiesz, no bo z drugiej strony już mnie znowu ciągnie bycie takim Filipkiem, który będzie taki, wiesz, że trochę tu, a trochę tutaj, ty też coachu nie chcę, ale mówię, nie, no trochę być może tak jest, ale do momentu, kiedy to robi, mam poczucie więcej dobrego niż złego, to chcę to robić. Ale to jest jeszcze pytanie w takiej sytuacji, czy coaching robi dobrze, czy źle, bo ja raczej uważam, że on nie robi dużo dobrego. Może nie robi dużo złego też, bo jest jakby po prostu jakąś tam metodą opowiadania o świecie, która jest bardzo taki, ma jakiś taki element magiczny w sobie gdzieś tam trochę, nie? To ta, wiesz, to jest ten słynny Łukasz, nie czekasz z tym programu 20 metrów kwadratowych Łukasza, to teraz jest właśnie coach i tam mówi takie rzeczy, wizualizuj. Ale wiesz co, tylko też musimy tutaj... Bo wiesz, terapia to osobna sprawa, jakby ja absolutnie uważam, ale że... Ale powiem ci, że coaching i coaching to też są dwie sprawy. Dlatego, że ja nie byłem nigdy u coacha czy u coachki, natomiast teraz moja taka, ale wiesz co, taka, powiem ci, że moja przyjaciółka, teraz taka najbliższa przyjaciółka, zrobiła w szkole w Instytucie Krakowskim zrobiła ten coaching i powiem ci, że znając ją, jak już bez tego glejtu, jakim była człowiekiem, jakim była słuchaczem i jakie miała skille, żeby rozmawiać, pomagać, jak jeszcze w trakcie tej szkoły zaczęłam mówić, jakie tam mają zajęcia, jakie treści do niej trafiają, to przysięgam ci, żebyś nie przykleiła tego zupełnie do tych odklejonych figur, którymi jesteśmy też zalani niestety. Więc absolutnie rozumiem te obawy, rozumiem twoją wątpliwość. Wiesz, oni otrzymują też większe sukcesy, nie? Tak. I są najgłośniejsi. No tak, oczywiście. Natomiast wiesz co... I najdrożsi. Dokładnie. Więc jakby ja zawsze próbuję być taki, wiesz co, zawsze staram się omijać taki worek z uogólnieniem, każdym. Nie, no jasne, ja też raczej tu nie robię ogólnienia, tylko wiesz, szukam jakiegoś takiego porównania, bo też boję się, nie, że od ciebie się boję, ale wiesz, wszystkie osoby, które idą w stronę jakiegoś takiego właśnie coacherskiego klimatu, boję się, że skończymy jak ta Tamara jakaś tam, Pereiro z tym, wiesz, to jakby... To znaczy, wiesz co, wszystko spoko, później, jakby, jeżeli się... Tak, niech ludzie sobie za to płacą, jeżeli chcą, tylko niech wiedzą, jaką to ma autentycznie skuteczność, a umówmy się Dokładnie. Więc jakby ja jestem, i to tak dużymi literami, ja jestem przede wszystkim artystą, jestem wokalistą, jestem aktorem, myślę, że w takiej kolejności bym chciał najbardziej, piszę teksty, to jest coś, co mnie karmi, i czasami gdzieś tam naciskam kółko z telefonem przed twarzą, kiedy czuję, że mnie swędzi coś, co chciałbym pogadać, bo dzisiaj na przykład mam ochotę nagrać o tym. Na przykład, wiesz, sam filmik, który... Ja przecież kiedy się zaczęła moja jazda z tymi filmikami? Zwiralował się najbardziej filmik, kiedy powiedziałem, kurwa, czy możemy się dzisiaj nie rozwijać osobiście? Ja się chcę dzisiaj zwinąć osobiście. Ja idę na siłownię, ciągnę się za kudły, bo mi się tam w ogóle nie chce iść, ale idę, bo muszę, bo mam jakiś rozbierany spektakl za 3 dni. I powiedziałem tak w takiej zupełnej prawdzie i szczerości, kurwa, a możemy się dzisiaj zrobić dzisiaj zwijania osobistego? Więc super, wydaje oczywiście. Mi się, że to, że raczej, że... Jezus, to jest może moje marzenie pobożne, że ja raczej jestem kojarzony z takim kierunkiem, w zasadzie ulga i trochę se odpuść i trochę się od siebie odpierdolmy, ale generalnie jak masz czas się porozwijać, to się rozwijaj, wiesz. Ale właśnie, spójrzmy dalej, bo zostawmy takie sytuacje a trochę dalej, bo ty właśnie masz taką narrację, którą stosujesz, taką na zasadzie, tak przynajmniej ja ją odbieram. No. To rzeczywiście nie wiem, jaką ty masz, tylko jaką ja odbieram. Że właśnie, że może trochę sobie odpuśćmy, że może trochę się uspokoimy, że może trochę, uspokójmy, przepraszam, że trochę winko, że trochę może zacznijmy, wiesz, jakoś tak inaczej myśleć, że wcale nie musimy wygrywać, no ale gdzie, no właśnie ten XXI wiek, to jest, wiesz, survival of the fittest, tak powiem, wygrają najsilniejsi, najsprytniejsi, najlepsi, najsilniejsze, najsprytniejsze, najszybsze. Wiem, ale mam takie poczucie... Będą prowadzić później zajęcia coacherskie i zarabiać, kurwa, miliony, robiąc wiesz. Dokładnie. A my zostajemy w tyle i cieszymy się, że jeździmy Uberami. Ale słuchaj, ja jestem zapraszany do programów z tradycjami, nie wiem jak ty. Proszę bardzo, jestem u ciebie. Nie zapraszaj, ja mam sukces. Ja już jestem stara, gruba i zmęczona. Ty zapraszasz do mojego programu. Słuchaj, ale wiesz co, nie, bo chcę tylko powiedzieć o tym, że jasne, że to jest, że ten XXI wiek oczywiście jest wiekiem sukcesu, przez duże S i właściwie tylko sukcesu. Natomiast
moją definicją sukcesu, tak jak żeśmy od tego zaczynali, więc możemy się gdzieś tam otrzeć o jakiś rodzaj klamry, jest to, żeby naprawdę umieć się srogo od siebie odpierdolić i powiedzieć, że to, co mam, jest bardzo spoko, bo to, gdzie startowałem, naprawdę nie zapowiadało tego, co już jest, a jak się uda jeszcze więcej, to fajnie, ale to przez to, że jestem, ja na przykład od roku nie obserwuję nikogo na Instagramie, bo czułem, że to robi mi taką kupę w głowie, że ja się ciągle porównuję, że ja się ubieram rano w porównania i chodzę w tym kombinezonie cały dzień, więc wiedziałem, że ja muszę to zrobić. Oczywiście parę osób się obraziło o to, bo to też znak czasów, ale ja tylko sobie myślę o tym, że jak najbardziej się rozwijajmy, korzystajmy z tych narzędzi, które są, bo zajebiście, że są, ale też bardzo łatwo o zadyszkę. Ja jestem zdyszany i dlatego tak gadam, bo gadam to z perspektywy zdyszanego człowieka. Ale też z drugiej strony mówiłeś jakiś czas temu, że kiedyś uciekałeś właśnie między innymi właśnie z Instagramu, ale nie tylko, z powodu hejtu, który tam się pojawia i tak dalej, że był taki moment, że bardzo mocno musiałeś walczyć, czy zetknąć się po prostu z dużą ilością jakiegoś tam hejtu, a z drugiej strony zakładasz sobie konto na TikToku, który mówił się, nie jest przyjaznym miejscem dla ludzi, tylko właśnie raczej takim mocno hejterskim. Tak. Chodzisz tą paszczę lwa, czy niepotrzebnie robisz sobie jakąś, może wiesz, nie krzywdę, ale no utrudniasz sobie. Wiesz co, ogromnym przypadkiem założyłem tego TikToka, obwąchiwałem się z tym rok, bo to był, dla mnie TikTok był po prostu tańczącą 15-latką. Jezu, ja wiedziałem, że to jest totalnie, bo ja w ogóle, ja wyobrażasz sobie, że ja tam teraz wchodzę i robię te rzeczy. Trochę sobie wyobrażam. Takim, ja też sobie to zwłaszcza sobie wyobrażam. Zwłaszcza w tej marynarce. Właściwie zacznę to teraz robić. ale trochę, po prostu czułem, że tam nie ma dla mnie wartości. Trend, nie? To był klucz trend. Tak, ale pierwszym chyba filmem, albo nie pierwszym, ale jednym z pierwszych filmów był taki filmik, który nagrałem w Szczecinie chyba z rok temu czy dwa lata temu z taką panią kwiaciarką, przyglądałem jej się, miała oczy mojej babci i stwierdziłem, że chcę kupić kwiatka i jej go dać. Trzy dni tam chodziłem obok tej kobiety, tak się bałem, mówię, no kurwa, dlaczego się boję, przecież chcę zrobić coś dobrego, przecież ona mnie zabije, wiesz, ale mówię, nagram to. Miałem z tym trochę taki moralny problem. Jakby jednak się rzuciła na ciebie z nożem, to tak, jakby co tam jest dowód. Tak. I sobie tu ją nagrywam, tu mi się ta ręka trzęsie, daję jej to i patrzę i mówię, że to dla niej, jej te oczy się uśmiechają, mi się już chce być, ona uśmiechnięta. Dzięki. Nie powiedziałem jej, że ją nagrałem. I z tym miałem taki moralny trochę problem. I wrzuciłem to do internetu i to się tak zawiralowało. To miało właśnie jakiś tam właśnie ponad milionowy zasięg na tym TikToku. Dlatego ja wtedy się jeszcze nie kapnąłem, że TikTok może być siedliskiem niefajnych sytuacji. I oczywiście, ale był taki komentarz, słuchaj, jeden. Na tysiące komentarzy był komentarz, ja też robię dobre rzeczy i tego nie nagrywam i się nie chwalę. I wtedy oczywiście brzuch mnie zabolał. Poczułem się taki, wiesz, imposter syndrom, trochę, że kurwa źle, może rzeczywiście nie powinienem, a potem napisałem, to źle, że się nie chwalisz. Dlatego, że jesteśmy tak zalani gównem dookoła i tyle jest hejtu, pranków okrutnych i takich naprawdę oceniactwa, że co ci kurwa się stanie, jeżeli zrobisz coś dobrego, a weź, jeżeli to ma sprawić, że zrobisz to dobro, to je nagraj i wrzuć. Ale to jest moje, wiesz, jakby też sobie nie daje, wiesz, paszportu, że mam rację. To jest, jasne. Ja to tak czytam, nie? Ale też ciekawe, że mówisz o TikToku, bo trochę czuję, że się tam tylnym wyjściem tak trochę z tego TikToka miksuję, bo jakoś tak mi jest przyjaźniej na tym fejsie i Instagramie. Ostatnio, akurat a propos TikToka i ciebie, to ostatnio kontakt był taki, że ja akurat jadę z Aśką, a ty dzwonisz, ustalasz, co wrzucić na TikToka. A, no, więc... bo to nasze filmy. Bo, no właśnie. Bo ja trochę mam taką taktykę, że na razie wrzucam wszystko więc wszędzie. Niby się wycofujesz, ale nie, widzę, że ale są w sensie, że wiesz, zaplanowane jasne. Akcje. Nie, trochę wiesz, no bo mam takie coś, że jakby chce się, bo też te nasze filmy z Asią się bardzo tam klikały fajnie, tak, nie? Tak, uważam, tak, że to jest jakaś wartość, jest to rozrywka, nie szkodliwa, jasne, nie? Jasne. I ciągle robię tak, że wrzucam wszystko to samo wszędzie, ale już widzę, że ten TikTok, że jestem za mało kontrowersyjny dla TikToka. Tak, to na pewno, oczywiście. Więc TikTok tak musisz zacząć jeszcze robić no, tańce, to i trochę mi się nie chce, więc tak zobacz. Nie skasuję tego konta pewnie, ale dopóki będę mógł tam, wiesz, tam cisnąć tę swoją misyjkę, to będę to robił, a jak to się wygasi, to się wygasi. Zostanę sobie na Insta i na fejsie. Kończymy, słuchaj, powoli. Muszę zapytać oczywiście o to, jest grudzień. Idą święta. Obchodzisz święta? Obchodzę święta, bo jestem z takiej rodziny, wiesz, bardzo tradycyjnej. Jedziesz do domu, do mamy, jadę tak? do domu. Ale święta to jest też dla mnie ciekawy zawsze czas, bo to jest najbardziej słodko-gorzki czas, jaki jest w życiu, bo jest, równocześnie się na ten czas cieszę i równocześnie w przedziwnym stylu jest to najsmutniejszy czas dla mnie w życiu. Wigilia jest dla mnie bardzo konfrontującym mnie ze sobą dniem. Żadne urodziny, żaden Sylwester, żadne te wszystkie wielkie daty mi nie robią tego, jak się spotykam z przemijaniem właśnie z okazji Wigilii. Ja powiem ci, na Wigilii ostatnio już kilka lat temu zaczęłam stawiać swoje własne, bardzo wyraźne granice. Nie mam z tym problemu. I tylko dlatego, że zresztą ja od zawsze mówię rodzinie, ja nie muszę przyjechać na święta, jeżeli wy mi stawiacie jakieś warunki, których ja nie jestem w stanie spełnić, to nie spotkajmy się, bo to się ominimy, no jasne. I jakoś chyba to się zmieniło też, teraz tak się zmieniło też, że właściwie spędzam tą Wigilię często samotnie, tylko z moją mamą, więc już w ogóle jest dla mnie wtedy komfortowa sytuacja, no bo jesteśmy sam na sam. Tak. Oczywiście, że się pokłócimy tak czy owak. Jasne. Ale to już tradycja jest, to tradycja. Tradycja to tradycja, ale już przynajmniej nie ma tego, zostaw to na święta. Tak.
bo i tak zostanie za dużo, więc ja to... Ale powiem ci tylko jeszcze, biorę. Mogę tak na zakończenie jeszcze, że właśnie 20, że dzień Wigilii rano, prawdopodobnie o 11.11, bo tak sobie wymyśliłem taką godzinę, zrobię premierę piosenki świątecznej, nazywałem ją Kolęduszka. I to jest taka piosenka bardzo, wydaje mi się, bardzo nostalgiczna. Dość ciepła może będzie momentami dla kogoś, natomiast postawiłem sobie taki jeden warunek, pisząc ten tekst, żeby ona nie była religijna. Ja jestem wierzącym człowiekiem. Jestem absolutnie niepraktykującym w kategoriach, nie chodzę do kościoła i tak dalej, bo nie godzę się z tą historią. Z wieloma rzeczami się po prostu w tym nie godzę, natomiast jakby jestem bardzo wierzący. Natomiast chciałem, ale święta nie są tylko dla ludzi wierzących. No, na szczęście. A nawet jeśli święta to jest po prostu dla kogoś tylko kilka dni, że może posadzić dupę i po prostu odpocząć i mieć dobry czas, to tym bardziej chciałbym, żeby ten tekst tak wziął i w miarę możliwości przytulił, zagarnął wszystkich. Nie ma czekać Wigilię takiej tak stacji. Jest. Najpierw to, później pierwsza gwiazdka. Tak jest. Moim waszym gościem był dzisiaj Filip Cembala, który będzie wypuszczał nową piosenkę niedługo. Tak jest. Wielkie dzięki za wizytę. Ja oczywiście sobie podziękuję też moim patronom, masz patronite. Ty też masz patronite zresztą. Tak, mam. Ja mam też, oczywiście dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście ze mną, wspieracie mnie cały czas. Pamiętajcie, że wystarczy już 10 zł miesięcznie, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Pokażmy, o właśnie, że od 10 zł, może tak naprawdę teraz myślę, że do 75, ale zwiększył już też próg, bo proszono mnie, żeby zwiększyć próg, wyobraź sobie. Chciał płacać więcej, więc dlaczego nie? A to jest lista osób, które robią to notorycznie i co miesiąc. Bardzo wam za to dziękuję, jesteście cudowni, cudowne, kocham was, I love you do bólu. Widzimy się oczywiście za tydzień. To będzie ostatni program przed świętami. Czy ja też mogę twoim patronom i patronkom podziękować? Bo ja też ale proszę, zrób to. Bardzo dziękuję, bo to bardzo wartościowa sytuacja. Dziękuję, wspierajmy i ja wręcz chcę zadeklarować, że jeszcze dzisiaj zostanę również patronem. O, jest bardzo miłe, dziękuję, to bardzo miłe. Słuchajcie, my się oczywiście widzimy za tydzień, wtorek o 22. Moją gościnią będzie Renata Kim, dziennikarka Newsweeka. Pogadamy sobie o jej programie Coming Out, bo ma taki podcast, który co tydzień zmusza ludzi, no przesadzam oczywiście, żartuję, do Coming Outu. Zobaczymy, co Renata napowie, czy ona się wałtuje przed nami. To będzie za tydzień, a to był program Jej Perfekcyjne Zapraszana Drinka. Dziękuję wam za wizytę. Hej!